Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games, to wam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Borderlands Game of the Year Edition. Moi drodzy, zanim zaczniemy, zapraszam was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS oraz poprzez PayPal. Zbieram pieniądze na HyperX Quadcast. Okej, moi drodzy, sprawdźcie, ja nagrywam. Tak, nagrywa się, tylko że mam włączone FPS-y, jak widać. No dobrze, słuchajcie, ja jestem pod budynkiem skutera. Tego pana oczywiście. To jest skuter, jakby ktoś nie wiedział. I tutaj ma dla nas misję. Oh my god, APC. Find this truck's model. Okej, czyli muszę znaleźć model APC chyba, tak? Z tego co ja widzę. Tak. Right away. Spoko. Bardzo mi to cieszy. No dobrze, no to jedziemy tam w takim razie. Sprawdzę jeszcze, czy są jakieś tutaj misje. Aha, ta tylko misja, tak? Okej. No to lecimy. Dobra, jestem już na miejscu. No i lecimy dalej. Tutaj mamy za 100 metrów misję. To znaczy moduł. Zapomniałem, wiecie co wziąć? Zapomniałem wziąć misję z tablicy ogłoszeniowej. Moja pomyłka. Trzeba niestety do nich strzelać, jak zwykle. Dobra, ciebie już nie ma, kolego. Kto tam jeszcze jest? Dobra, wypierdalaj. Pewnie możecie zauważyć, że zmienił się dźwięk z mikrofonu. Nie dlatego, że ja kupiłem mikrofon, ale po prostu coś się pierdoli z moim starym telefonem i dlatego tak się dzieje. Cóż, bywa i tak. Dobra, zbierzmy to. Będzie trochę szybciej. Dziękuję. Wystarczy, tak? Okej. Dobra, i tutaj mamy moduł, tak? Ła, boli, boli, boli. I no i zabolało. Dziękuję. Coś jeszcze? Serio? Wypierdalaj, koleś. Dobra, i tutaj mamy nasz moduł w końcu. No i misje wykonane, tylko że musiałbym tam pójść jeszcze raz, nie? Dopiero wtedy tam pójdę, kiedy wykonam misję gdzieś dalej. Jeszcze dalej, tak? No to słyszymy się za chwilę na miejscu, w kolejnej misji. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w Sankencia. I tutaj musimy wejść do więzienia. Tak? Trzeba tutaj jakoś zrobić, nie? No widzę, że tutaj jakieś robale dziwne. Nie podoba mi się to ani trochę. Trzeba to zniszczyć w pizdu, jak najszybciej. Dziękuję. Coś jeszcze? Mam nadzieję, że to wszystko. A, widzę, że jest kolejny idiota. Pajac. O, kolejny wstał. Niedobrze. Chodź tu, kurwa, chodź. Wypierdalaj, wypierdalaj stąd. Dobra, wykurwiaj. Można to tak zrobić, czy nie? O, nie za bardzo. No dobra, wchodzimy znowu w to. Mam nadzieję, że nie będzie tych robali. Mam nadzieję. Okej, tutaj... O, za mną są chyba... O, kolejny jest tutaj. Pójdzie dobrze, bardzo źle. O nie, serio? Kolejny robal? Chodź ty, kurwa. Dziękuję. Dobra. Lecimy tutaj. O! Mamy naszych wrogów. Czy nie będą do mnie strzelać? Mam nadzieję, że nie. Okej. Bardzo spoko. Bardzo mnie to cieszy. You should be able to see the prison now. It used to be an island in the ancient sea. Now it's Mr. Shank's own personal male stabbing machine. That's what she said. High five! Nobody? You're looking for an outcropping west of the palace. That's going to be your ticket in. A, ci trzeba wziąć szybki wóz, tak? Do tego. Spoko. No dobra. Mam dostępny... tak, mam dostępny racer. Racer is a little something I had my scootykins whip up for me. Got the extra junk in her trunk you'll need to storm the castle. Trzeba się rozpędzić, tylko że trzeba jebnąć w to, nie? Dobra. Teraz mogę bezpiecznie tutaj jeździć. Trzeba się dobrze rozpędzić. Oj, coś nie wyszło. Flip. Dobra, jeszcze raz. Oj, dobrze, jest, udało się. Z łatwością. Dobra, i teraz jedziemy tą naszą autostradą w stronę więzienia. I znowu tutaj trzeba się rozpędzić, nie? Albo możemy tutaj wejść. You found hubby number one's house. I always thought his roof would make a great stunt ramp. Time to find out. It's showtime. No to showtime. When you get inside the walls, find an echo transmitter so I know you made it. No i pięknie, weszliśmy do więzienia. Coś tutaj jest jeszcze? A, oczywiście. Jednego nie ma. Drugiego nie ma. Ciebie też zaraz nie będzie. Dziękuję. No i jesteśmy na miejscu. Tutaj trzeba wejść, nie? Coś tutaj trzeba zrobić? Outcropping found. Co ja muszę tutaj jeszcze zrobić? Halo? Czy ja o czymś zapomniałem? Serio? O mój Boże. Serio, ja o czymś zapomniałem. Fuck it. Jeszcze raz. Dobra. Teraz idziemy tutaj. Na szybko. Aha, musiałbym przejść przez tą dziurę, tak? Ja pierdolę, naprawdę? No nie mówcie poważnie. Dobra. Teraz można wjechać. Trochę to irytuje, że trzeba przez coś przejść, nie? Żeby wykonać w końcu tą misję. Dobra, rozpędź się szybko. No i mamy. Dobra, wchodzimy. Rachu, ciachu. Bitches weren't expecting you to land on their heads. Okay, I'm sure Mr. Shank is holding your girl in one of those cell blocks. Get inside the building. Mamy zabić pana Shanka, musimy się teleportować, no i znaleźć Athenę, tak? Spoko, nie ma problemu. Dobra. Your only hope of getting Athena out is this little teleporter device she had. We were hit so fast at the club she didn't get a chance to use it. I can guarantee Mr. Shank has it in his possession by now. You'll need to get it from him. No doubt this is an over my dead body kind of situation for him, so don't feel bad when you have to kill him. Aim low. Spoko, nie ma problemu. Okej, wchodzimy. Piece of shit. Gonią mnie tutaj policjanci albo więźniowie. Jedno z tych. A widzę, że tutaj mamy jakiegoś mocnego przeciwnika na początek. Dobra, wynocha. Okej, fajnie. Kolejny badass. Ała! Zabolał mocno. Hey, are you attempting stealth? Kurwa. Is what stealth looks like to you? You're on camera, by the way, and this is the first non-rerun that we've all seen in like 14 years. Chaz even made chili cheese fries. Chaz was really nice. Hey, I'm not into him. No way. And if you're looking for the girl, I can assure you she is unharmed. Shit, not that we wouldn't. I mean, we'd totally harm her. I'm thinking of harming her right now. Maybe Chaz will come too. Was już nie ma. Jedziemy dalej. Ktoś tutaj jest jeszcze czy nie, bo nie wiem. Słabe przedmioty, jak widać. Okej. Wejście otwarte. Pięknie. Coś jeszcze? Chyba to wszystko. Yes, stop! Oh my god, I'm so ticklish there. Oh, did I hit the transmit button? Oh, crap! Hey, yeah. So you're still gonna try to infiltrate my palace, huh? Death on your head and such. Słyszałem chyba gdzieś Claptrapa, nie? No. Zaraz to sprawdzę, tylko niech zabije tych debili. Tutaj nic nie ma ciekawego, szkoda. Mocny koleś z ciebie. Ale ciebie już nie ma. Claptrap Rescue, Lockdown Palace. Okej. Czy kolejna misja Claptrapa? Co ja muszę tutaj zrobić? Coś muszę znaleźć, nie? A, Repair Kit. Czyli zestaw naprawczy muszę znaleźć. Ups. A, tak myślałem. Wiedziałem, że tutaj będzie pułapka, nie? Okej, idziemy dalej. Trochę za dużo tych przeciwników. Niedobrze, że są tutaj badasy, nie? Granacik? Dzięki. Okej, amunicja. Na tą chwilę nie jest mi do niczego potrzebna. Idziemy dalej. Zamknięte. Trzeba gdzieś wejść, nie? Tu gdzieś może? Tak, tutaj trzeba wejść. Also, I'm pretty much totally gonna kill you now, by the way. Super, cieszy mnie to. Jesiorka jest. Tu coś? Tak, tu coś. Oła! To zabolało mocno. O, widzę, że tutaj jest dziura, nie? No to niestety nie mogę wejść. Czyli tutaj trzeba wejść, nie? No dobra. Oh man, you're dead! You're dead! Shank's gonna gut you! Shank's gonna slit your throat! Shank's gonna suck your eyeballs out of their sockets with a straw! Shank's gonna... Oj, ktoś tu został wyruchany, nie? Mr. Shank. Aha. Niedobrze, że tutaj znika, nie? Patrz tu. Patrz tu, patrz tu. No, tutaj jesteś. Kurwa mać! Nie trzeba się do niego zbliżać. To jest najważniejsza rzecz. Dobra, zdychaj. You killed my second husband. You actually killed him. I know I told you to, but I'm sorry. I need a minute. Go get the girl. I'll be in touch. Czy ja zabiłem jej drugiego śmiecia? Ta. No, trzeba coś tutaj wyrzucić, nie? Na przykład to możemy wyrzucić. To może. No i tyle na tą chwilę. Weźmy to. Weźmy też to. Może nam się sprzyda do sprzedania. Zobaczymy. Trochę nam tutaj życie odnowiło po tym, jak go zajebałem. No taki był trochę troszeczkę trudniejszy przeciwnik. A to nic. Dobra, mamy kolejnych debili. Kolejnych badasów do zabicia. Okej, dzięki. Dobra. To idzie? Tu idą chyba z góry. No tu akurat się nie patyczkują ci wrogowie. Nie ma tak łatwo. Dobra, załatwieni. Wejdźmy windą do góry. I tutaj powinniśmy mieć kolejnych wrogów, tak? Wiecie co? Powiem wam szczerze, że ostatnio dostałem jakieś dziwne prawa autorskie od Illustration Sound Music, czy coś takiego. Mimo tego, iż to jest prawo od 2K Games, to i tak dostałem wpierdol od Illustration Sound Music, tak? Po kilku tam godzinach znikło to roszczenie. I co mnie bardzo mnie cieszy, tak? Chodziło chyba o cutscenkę jakąś, nie? Pewnie to było jakieś fejkowe, że tak to ujmę, roszczenie. A ja nie lubię fejkowych roszczeń. Zwłaszcza nie lubię Content ID, które wkurwia mocno twórców na YouTube. Wiecie co, wyglądało to tak, że jakaś tam jedna osoba, która pewnie się nie dogadała z firmą partnerską, tak? Po prostu nie dogadali się jakoś, albo był straszny bóg z tym i po prostu wszyscy tam twórcy, którzy tam robią gameplaye z tych gier, na przykład Borderlands albo innych gier typu Tomb Raider, bo też otrzymałem jakieś tam fejkowe roszczenie, to po prostu tam też mieli takie coś, nie? Że mieli tam fejkowe roszczenie, że jakaś tam jedna osoba, że tam na przykład... podpierdalałem, że tak to ujmę, prawo autorskie w sensie takim, że cutscenka, tak? Że jest taka sama cutscenka, co na tym filmie, co jest roszczenie podane. I tyle. Athena. Your rescue is most agreeable. Thank you. But to be honest, mostly they just wanted to do my nails and talk about boys all the time. I almost sort of liked it here. They were like the sisters I never had because Atlas duped me into killing them. Wow. That got heavy, didn't it? Never mind. I don't have time to explain everything right now. I need the teleporter straight away. Just give me the PTD. Okay. Meet me back at Scooters. Sorry this thing only has enough juice for one. Athena out. Spoko, zniknęłaś. Rendezvous. Sorry to be such a party shitter. Trying to make funeral plans and help you escape at the same time. My late husband's cronies will be coming after you. Just take a monster off the old pier, you'll survive the fall. Oh, and pour one out for David. I mean, Mr. Shank for me. To mi nie pasuje, to też mi nie pasuje. Dobra, lecimy dalej. Tutaj miałem chyba wykonać misję z Claptrapem, nie? A, jest już, okej. Okay. Czyli trzeba iść znowu do niego, nie? Spoko. Możliwe, że będzie szybsza droga do tego Claptrapa. Tak mi się wydaje. To idziemy do niego szybko, tylko musiałbym wziąć te bronie, nie? Albo ich nie biorę, bo one są strasznie chujowe. Dobra, idziemy. Tutaj muszę iść, tak? Tak. Okej. Coś tu będzie? Pewnie tak. Okej, Już szukamy czegoś w pralni. Super. Nic nie ma ciekawego. Lecimy. Słyszę jakiegoś kolejnego bossa, który chce mnie rozpierdolić całkowicie. Mamy haza! Kurwa mać. Dawaj tego pajaca. Level up, jej. Super, cieszy mnie to. Ależ fajna broń. Wezmę ją. Wydaje mi się, że to możemy wyrzucić w pizdu. I to sobie weźmiemy. O, to też jest super. W cholerę dużo broni mam. Wyrzucę to, wezmę to. Punkcior do rozdania. Okej. I teraz idziemy do tego Claptrapa. Hey man, me again. The Admiral gave me a to-do list for today, written in crayon. Seriously, he spelled prison with a picture of a tree and some macaroni glued to it. I work for children. Literally, the Admiral was five. Goddamn nepotism. Oh hey, I sent Gamma Team over to kill you. No hard feelings. I mean it. Anything you want. Anything. Dobra, uwalniamy tego Claptrapa. Może coś nam da w końcu. Nic. O, to zajebiście. No to idziemy za nim. Dzięki. Team should recharge rate. Słabo. Tutaj też słabo raczej. Okej, czyli musimy wrócić do T-Bone Junction, tak? Jeszcze te dwie szmaty muszę zajebać. No i tyle. No dobrze. To exit robimy, szybki. Szybki teleport. Sprawdzę, ile minut nawet tutaj nagrywam. O, 28 minut. No to nieźle. Okej. Mamy się spotkać z Atheną. A jeszcze tutaj mamy misję na tablicy ogłoszeniowej, nie? Road Rage i Power League. Okej, gdzie ja mam to robić? Sunken Sea. Okej. Okej, po tych misjach zaliczonych będziemy powoli kończyć. Dobra. I tutaj trzeba się z nią spotkać. There are two objectives that must be fulfilled to destroy the armory. Number one, you should start your investigation of the Lance bunker to the north. If you infiltrate the base, you may be able to locate some record of the access code. It will require my knowledge of their computer networks to gather the pieces and construct it. So that is my mission. Number two, The access code to enter the depot was changed after I went AWOL. Acquiring the new code is your mission. Okej. Czy mamy zajebać Kairosa i Typhona? Spoko. A gdzie oni są w ogóle? Kurwa. Read Gaway. O. No i chyba to tyle, nie? Jeśli chodzi o tę misję. Sprawdzę jeszcze raz tą tablicę ogłoszeniową. Chyba nic tutaj nie ma, nie? A, nic nie ma ciekawego. Jeszcze pójdziemy do tego Markusa i kończymy. Dobra, jest nasz Markus. No tutaj nic nie ma. Dobra, kończymy. Dzięki za obejrzenie. Słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Borderlands Game of the Year Edition już za tydzień. Na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.